Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest sekretarz miasta Opola Grzegorz Marcjasz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym tematem jest Centrum Usług Publicznych. Instytucja bardzo potrzebna, która już właściwie ma nową siedzibę. Co się tam będzie znajdowało i jakie usługi publiczne będzie można tam uzyskać? Tak, Centrum Usług Publicznych, to jest taka na razie zwyczajowo przyjęta nazwa, bardzo fajna. Skupi wiele usług miejskich w jednym miejscu, mianowicie będzie można załatwić sami dowód osobisty, dowód rejestracyjny, czy wejść do Wydziału Świadczeń Socjalnych, poświadczenie oczywiście socjalne. Do tego będzie można wejść do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych, też załatwić sprawy czynszowe. Będzie tam również wydział lokalowy, będzie też biuro miejskiego Rzecznika Konsumentów, więc. Wiele... Wszystko będzie w jednym, miejscu. w jednym miejscu. W jednym miejscu będzie można praktycznie. Załatwić wszystko, co do tej pory załatwiało się tutaj w, w centrum OPOLA, czyli Plac Wolności, Rynek Gratusz, czy Ulica Piastowska, gdzie również mamy różne inne wydziały. A na pewno to ułatwi mieszkańcom funkcjonowanie, a od kiedy będzie działać ten nowy budynek, który już stoi, wygląda pięknie? No, jeszcze przed nami pewnie przeprowadzki, organizacja całej sieci komputerowej, ale kiedy już będzie można tam po prostu przyjść i załatwiać swoje sprawy? No, to jeszcze chwileczkę nam zajmie. Gdyż jest to jedna z największych logistycznych przeprowadzek, mogę tak śmiało powiedzieć, w dziejach naszego miasta. Blisko 300 urzędników będzie się tam przynosiło. 3-4 wydziały, do tego 3 jednostki, więc to jest no, sporo osób. Do tego cała infrastruktura techniczna, archiwa. Mamy około 20 tysięcy metrów bieżących samych archiwów, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każdy wydział ma też swoje archiwa podręczne, więc te archiwa podręczne również będziemy przewozić do Centrum Usług Publicznych. Do tego oczywiście wspaniała sala obsługi, która będzie liczyła około 50 osób, 50 urzędników. W jednej chwili będzie obsługiwać naprawdę sporą grupę klientów urzędu, mieszkańców naszego miasta. Więc tutaj też wszystko musimy w taki sposób ułożyć, żeby. I te usługi też zachować ciągłość ich realizacji, no bo też nie możemy sobie pozwolić na to, że USC się zamknie na tydzień czy na dwa tygodnie, w związku z tym, że się gdzieś się przenosi do nowego budynku. Czyli musi to być bardzo szybka i prężna to przeprowadzka być, i to będzie jeszcze w tym roku, prawda? Tak, oczywiście. To wszystko będzie dynamiczne. Teraz to w ogóle nabrało dynamicznego charakteru, bo... Takie spotkania organizacyjne mamy praktycznie co 2-3 co dni, więc to są kwestie, które dogadujemy teraz. Planujemy plan przeprowadzeń, no bo też nie możemy w jednej chwili nagle wszystkich wynieść i przenieść do Centrum Usług Publicznych, tylko tutaj przynosimy poszczególnymi wydziałami, tak żeby te usługi też zachować. A jest już jakiś pomysł na te lokale, które jakby zostaną po tych niektórych instytucjach, które przeniosą się do nowego budynku cup Schodzimy z kilku takich lokalizacji, na przykład na ulicy krawieckiej mamy część Wydziału Ochrony Środowiska, który zabierzemy z powrotem na Plac Wolności, bo tam się zrobi miejsce po Wydziale Spraw Obywatelskich i tutaj akurat z tej lokalizacji zejdziemy. Będziemy też schodzić z lokalizacji przy ulicy Ozimskiej. Tam też mamy trzy piętra. Z tego co pamiętam, siódme, ósme i dziewiąte, tam re rezyduje Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, Wydział Lokalowy i Miejskie Centrum Świadczeń. Więc stamtąd też będziemy schodzić. To też będzie jakaś e, duża też oszczędność dla, dla Urzędu Miasta. Czyli będzie wszystko w jednym miejscu, co ułatwi funkcjonowanie. Właściwie, jak się tam pojedzie, to można będzie spędzić pół dnia, ale załatwi sobie wszystko w pakiecie. To jeszcze pytanie, czy są tam miejsca parkingowe, żeby można było jednak gdzieś zostawić samochód. Bo to jest kawałek od samego centrum. I to wszystko sobie załatwić tak, jak należy. Tak, samo, miejsce, samo Centrum Usług Publicznych będzie też dysponowało dodatkowo podziemnym parkingiem tam będzie ponad 130 miejsc. Wokół też jest no, trochę tych miejsc no, więc wydaje mi się, że. Na tą chwilę będzie można spokojnie też zaparkować, czy nawet spokojnie zaparkować gdzieś kawałek dalej, bo przecież to jest i dworzec wschodni, jest kawałek niżej, więc i wodociągowa, tutaj też będzie można ku zaparkować i podejść kawałek dalej, więc wydaje mi się, że spokojnie będzie można zaparkować i pójść załatwić sprawę każdą praktycznie już. Dziękuję serdecznie. Czyli Centrum Usług Publicznych jeszcze w tym roku rozpocznie już działanie w nowym miejscu, co ułatwi nam wszystkim funkcjonowanie. A o szczegółach, co tam się będzie mieściło i jakie usługi będzie można tam na miejscu załatwić, będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję.